Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałam opowiedzieć Wam o tajemnicy, która od dekad zajmuje świat literatury. Oczywiście artyści tworzący pod pseudonimem to nie jest rzadkie zjawisko. Jednak Elena Ferrante, o której będę dzisiaj mówić, jest w tej kwestii wyjątkowa. Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej tajemniczych spraw tego typu. I ze względu na mnogość teorii, które pojawiały się przez lata oraz zaawansowanych badań, które były przeprowadzane w celu chociaż zbliżenia się do odpowiedzi, kim jest, można ją porównać na przykład do Banksiego, którego jestem pewna, że wszyscy kojarzycie. To jest ten najbardziej znany na świecie artysta tworzący dzieła w stylu street art i graffiti. Jednak jak w przypadku Banksiego eksperci są zgodni co do tego, że jest on mężczyzną, to w przypadku Eleny Ferrante to nie jest już takie proste. Oczywiście, jak pewnie zauważyliście, używam żeńskich zaimków i tak będę robić przez cały ten film ze względu na łatwość wypowiedzi, jednak trzeba pamiętać, że to nie jest w tym przypadku takie pewne. I jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tej tajemnicy i teorii z nią związanych, to zapraszam Was do oglądania. Międzynarodowy rozgłos Elenie Ferrante dało wydanie tzw. cyklu neapolitańskiego. Starsza kobieta wspomina czasy swojej młodości i stara się zrozumieć, czy i dlaczego jej przyjaciółka, z którą była wtedy bardzo blisko, postanowiła zniknąć. I pierwsza część w tej serii to Genialna przyjaciółka, wydana w 2011 roku, która doczekała się swojej ekranizacji jako serial na HBO w 2018. I dzisiejszy film powstał we współpracy właśnie z HBO Go w ramach promocji drugiego sezonu tego serialu. Elena, oprócz bycia autorką historii, jest również producentką tej adaptacji. I jeśli lubicie europejskie produkcje i seriale, które mają poważniejszą tematykę i pokazują prawdziwe ludzkie zmagania i często mroczne realia ubiegłych dekad, to jestem pewna, że ten przypadnie Wam do gustu. Głównymi bohaterkami serii są przyjaciółki Lila i Elena. Jak można zauważyć, jedna z nich ma na imię tak samo jak autorka i to przez część czytelników zostało odebrane jako to, że ta powieść przynajmniej do pewnego stopnia ma charakter autobiograficzny. Jednak wydaje się, że to był tylko celowy zabieg, który miał na celu w pewnym sensie wprowadzenie w błąd. I to, że Elena Ferrante nie podaje swojej tożsamości, nie oznacza, że nigdy nie wypowiadała się publicznie. Oczywiście to nie były wystąpienia, tylko wywiady i wydane oświadczenia, ale w nich między innymi odniosła się do tego najbardziej nurtującego pytania, czyli tego, dlaczego nie ujawnia swojej tożsamości. I ona powiedziała, że jej zdaniem autor i jego dzieło są od siebie oddzielone. I w momencie, gdy książka jest już napisana, nie ma miejsca dla autora, nie jest on potrzebny. Jego jedynym zadaniem jest właśnie stworzenie dzieła i spisanie historii i wtedy pałeczkę przejmują już czytelnicy. Powiedziała również, że utrzymanie swojej tożsamości w tajemnicy jest podstawowym elementem jej procesu twórczego i że nigdy nie chce być w blasku fleszy, chce, żeby to miejsce zajęły jej dzieła, jeśli na to zasłużą. Podała nawet taką metaforę, w której porównała autora i książkę do pana i jego psa, że oba te elementy są oddzielne i mogą, a nawet powinny istnieć samodzielnie. Oprócz tego wydanego tomu nie ma nic innego fizycznego z nim związanego i ta myśl daje jej poczucie wolności. Jedyne, co jest wiadome na temat Eleny, to to, że pochodzi z Włoch. Wszystkie inne fakty pozostają tajemnicą i nurtują fanów literatury i ekspertów od 1992 roku, czyli od czasu, gdy wydana została jej pierwsza powieść. Są nawet osoby, które poświęcają całe swoje życie na prowadzenie badań mających na celu ustalenie imienia i nazwiska, albo chociaż płci. Analizie poddawane jest każde słowo zawarte w książkach i wypowiedziane podczas wywiadów. Celem tego jest ustalenie na przykład z jakiego regionu Włoch pochodzi ich autor, albo czy można zaobserwować jakieś podobieństwa między stylem pisania i słownictwem Ferrante, a innego pisarza, ponieważ nie można również wykluczyć takiej możliwości, że jest to inny artysta, który po prostu postanowił wydać część swoich dzieł pod innym nazwiskiem. Z wydanych przez lata esejów i listów można wnioskować, że autor pochodzi z Neapolu, ponieważ tak ogromna ilość szczegółów na temat tamtejszych realiów byłaby praktycznie niemożliwa do znalezienia w zewnętrznych źródłach. Można również znaleźć informacje wskazujące na sporą ilość podróży, a nawet mieszkanie poza granicami Włoch przez dłuższy czas.
i pierwsza teoria na temat tego, kim jest Elena Ferrante, została przedstawiona przez dziennikarzy śledczych pracujących dla The New York Times. Stwierdzili, że jest to kobieta, która jest matką, ale nie jest mężatką. I w 2016 roku pojawiła się kolejna analiza mająca rozwikłać tę zagadkę. Inny włoski pisarz i profesor uniwersytecki stwierdził, że sposób, w jaki Elena szczegółowo opisuje sytuację polityczną Włoch oraz krajobraz włoskiej Pizy, oznacza, że mieszkała tam w latach 60. Wysunął wtedy swoją teorię, że jest to mieszkająca i pochodząca z Neapolu profesor uniwersytecka Marcela Marmo. Jest bowiem pewne, że kobieta przebywała w Pizie właśnie w latach 1964-66. Marmo stanowczo zaprzeczyła tym spekulacjom i tak samo zrobił wydawca książek Eleny, który jako jeden z nielicznych osób zna tożsamość autora i utrzymuje z nim kontakty. Kilka miesięcy później opublikowane zostały ustalenia jeszcze jednego dziennikarza śledczego pochodzącego z Włoch, Claudio Gatti, który w swoim artykule napisał, że jego zdaniem Eleną Ferrante jest mieszkająca w stolicy Włoch tłumaczka imieniem Anita Raja. Anita jest córką Żydówki pochodzącej z Polski i Włocha z Neapolu. Gatti oparł swoją teorię o przelewy pieniędzy za licencje i prawa autorskie. Co ciekawe, wiadomo, że Anita pracowała nad tłumaczeniem książek Eleny i możliwe jest, że napisała je, a następnie przetłumaczyła. Według ustaleń dziennikarza zarobki Anity w ciągu tych lat, gdy Ferrante zaczęła publikować książki, wzrosły kilkukrotnie i że nie mógł to być wzrost wynikający jedynie z pracy nad ich tłumaczeniem. I część osób twierdzi, że zagłębianie się w tak osobiste sfery czyjejś pracy i życia jest niestosowne i że Claudio nie powinien ujawniać tych informacji. Dziennikarz jednak odpowiedział na tę falę krytyki, tłumacząc, że jego zdaniem Elena bardzo dobrze wie, jaki efekt ma ukrywanie swojej tożsamości i że robi to specjalnie, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę do swojej osoby, żeby wszyscy zainteresowani tego typu tajemniczymi sprawami próbowali na wszelką cenę dotrzeć do prawdy i tym samym zwiększa popularność swoich dzieł. I do pewnego stopnia trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ na pewno tak często by się o niej nie mówiło i na pewno ja w tym momencie nie nagrywałabym na ten temat filmu, gdyby jej tożsamość po prostu była znana. Jednak z drugiej strony w obronie autora lub autorki stanęło kilku innych pisarzy, w tym Matt Haig, który powiedział, że takie dążenie na siłę do poznania czyjejś tożsamości wbrew jego woli jest nie tylko haniebne, ale także bezsensowne, ponieważ prawdziwego pisarza poznaje się po jego dziełach, a nie po nazwisku czy tym, kim jest w życiu prywatnym. Pojawiły się także głosy, które określiły całe to śledztwo Gattiego jako seksistowskie, ponieważ widać było, że założył, że autor jest kobietą i ze względu na to odniósł się bardzo negatywnie do osiągniętego przez nią sukcesu. Całe środowisko dziennikarskie i wszystkie osoby zainteresowane poznaniem tożsamości Eleny Ferrante wstrzymały oddech w grudniu 2016 roku. Wtedy w dzienniku El Mundo pojawił się wywiad z tą tłumaczką, Anitą Rają, w którym przyznała się, że to ona jest autorką. Jednak niedługo później wyszło na jaw, że cały ten artykuł został sfabrykowany przez Tommaso De Donatiego, włoskiego dziennikarza znanego z tworzenia tzw. fake newsów. I to wszystko okazało się być tylko kolejny jego żart. Niecały rok później naukowcy z Uniwersytetu w Padwie przeprowadzili dogłębną analizę 150 różnych włoskich powieści, wśród których znalazło się 40 napisanych przez Elenę Ferrante i wynik badania wykazał, że żadna z tych książek nie została napisana przez Anitę Raja. Udało się jednak dojść do nowego wniosku co do tożsamości Eleny. Zdaniem filologów i lingwistów, książki zostały napisane przez męża Anity, Domenico Starnone, który również jest pisarzem i dziennikarzem. Po porównaniu sposobu pisania i używanych określeń doszli do wniosku, że między jego stylem a tym w książkach Ferrante jest bardzo wiele podobieństw. Był to pierwszy raz, kiedy wystosowano teorię na temat tego, że Elena jest mężczyzną, która była nie tylko czystymi spekulacjami, ale do pewnego stopnia poparta argumentami. Ferrante w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie odniosła się w wywiadach do tych spekulacji na temat płci. Podkreślała wtedy, że jest kobietą i jej zdaniem wszystkie te wątpliwości dotyczące płci wynikają z seksistowskiego przekonania Włochów, że kobiety nie mogą być dobrymi pisarzami. Jednak dopóki jej tożsamość nie będzie znana, nie można wykluczyć możliwości, że kłamie, żeby zmylić potencjalne tropy.
Pojawiły się również głosy mówiące o tym, że książki nie zostały napisane przez jedną osobę, że nie ma kogoś takiego jak Elena Ferrante, tylko że jest to zespół autorów ze względu na złożoność książek i ogrom wiedzy, która jest potrzebna do ich napisania. Jednak przeciwko tej teorii przemawia spójność językowa i spójność stylu między wszystkimi powieściami napisanymi pod tym nazwiskiem. Teorie, o których tutaj dzisiaj powiedziałam, to tylko część z tych, które pojawiały się przez te ostatnie prawie 10 lat, odkąd do sprzedaży trafiła pierwsza część cyklu neapolitańskiego. Jego promocja znacznie różniła się od tradycyjnej. Nie było możliwości spotkania z autorką czy dostania autografu. W sumie było niewiele oprócz samej książki i jej recenzji. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Osobiście zauważyłam, że przeważnie jak czytam książkę, to staram się również szukać informacji na temat jej autora. I bardzo często równie interesujące jest dla mnie życie autora, jego droga do sukcesu, jak sama treść dzieła. Chociaż oczywiście również argumenty Eleny Ferrante przeciwko ujawnianiu tożsamości są dla mnie zrozumiałe. Dzięki temu sukcesowi cyklu książek i powstałemu na jej podstawie serialowi na HBO Go, Ferrante coraz częściej musi wypowiadać się publicznie i udzielać wywiadów. I choć robi to mailowo, to i tak trudno nie zauważyć, że w pewnym sensie zaprzecza to postanowieniu o oderwaniu autora od jego dzieła. Nadal jednak nie ujawniła i nie zamierza ujawnić swojej tożsamości. Jednak z informacji, które podaje, można wywnioskować coraz więcej na temat jej życia. Między innymi oszacowano jej wiek, co pozwoliło na wykluczenie wielu osób z kręgu tych podejrzanych o bycie właśnie autorką. Wspomniała na przykład, że od 30 roku życia bierze środki nasenne, ponieważ zmaga się z silną bezsennością, która jest wynikiem wyczerpującego procesu twórczego, a to wskazuje na to, że w tym momencie ma poniżej 50 lat. Większość z osób podejrzewanych o bycie autorką to osoby znacznie starsze. Sama nawet spotkałam się z informacją, szukając danych do dzisiejszego filmu, że jest to kobieta mająca ponad 70 lat. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie i czy tego typu zagadki, które są bardzo interesujące, ale nie do końca kryminalne, chcecie, żeby pojawiały się co jakiś czas w odcinkach z tej serii. Jeśli jesteście zainteresowani zobaczeniem ekranizacji twórczości Eleny, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia serialu Genialna Przyjaciółka na HBO Go. Jeśli już widzieliście pierwszy sezon, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co o nim sądzicie, czy przypadł Wam do gustu, czy lubicie tego typu seriale, czy może jakiś inny rodzaj. Może na przykład napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione seriale, bo ostatnio skończyłam kilka i szukam czegoś nowego do oglądania. Bardzo chętnie poznam Wasze rekomendacje. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Was interesujący. Jeśli macie propozycje, jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to oczywiście również dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!